Cześć Siemaneczko, tutaj Bartosz Olej z Polish Fighters, a moim gościem jest Szymon Bajor, zawodnik KSW. Cześć Siemaneczko. Cześć, cześć Bartek, witam Ciebie, witam wszystkich czytelników i słuchaczy Polish Fighters. Jak doskonale wiemy, już w sierpniu w Tarnowie masz walkę wieczoru. Twoim rywalem będzie Matthew Scheffel, ale powiedz mi, czy to miał być pierwotnie od samego początku Twój rywal i od kiedy Ty wiesz, że wystąpisz w Tarnowie i z tym zawodnikiem? Wiesz co, no tak, ciężko mi też odpowiedzieć na to pytanie. Moja walka, kolejna walka dla organizacji KSW. Gdzieś tam liczyłem w głębi serca na kwiecień, później na maj, na czerwiec Olsztyn. Tam też zależało mi, żeby wystąpić. Ostatecznie dowiedziałem się jakieś 3 tygodnie temu, że termin 24 sierpień to jest pewny termin. 2 tygodnie temu dowiedziałem się o przeciwniku, także od 2 tygodni wiem o przeciwniku, od 3 tygodni wiem o dokładnym terminie gali. To jest w zupełności wystarczająco, gdyż cały ten okres pomiędzy walką z Pestem i do chwili obecnej byłem w treningu mniejszym lub większym, ale cały czas trenowałem, nie miałem dłuższej przerwy. To jest bardzo dobry czas na kolejną walkę. Ale czy Scheffel był pierwszym rywalem, którego ci zaproponowali, czy były jakieś inne propozycje? Bo gdzieś tam dochodziły fanów słuchy, że twoim rywalem może być albo Wojcak, albo Martinek, ale to też nie wiadomo, że do tego nie doszło. Wiesz co, ja mam taki układ z menadżerem, że ja nie chcę też słyszeć o domysłach, kto będzie miał być moim następnym przeciwnikiem. Interesują mnie konkrety. 2 tygodnie temu dostałem telefon, masz walkę 24 sierpnia z Scheffelem. Dobra, okej, okay, super, bardzo Ci dziękuję za informację. Super walka, fajne zestawienie. I po prostu dobra, działamy, nie? I tak wyglądała nasza rozmowa. Nie zostałem jakichś tam 2, 3, 4 opcji, nie zostałem zapytany, czy mi pasuje, czy nie pasuje. Chcę być najlepszy w wadze ciężkiej w KSW i kogo dostanę, to tego tą osobę będę musiał pokonać i nie ma to dla mnie znaczenia, czy to by był Wojciak, czy ktoś tam jeszcze, czy Scheffel. No, kto stanie mi na drodze, będę musiał po prostu podnieść rękawice i wyjść do tego pojedynku. I tutaj nie dostałem propozycji, nie dostałem czasu na akceptację. To było od razu, to było może nie propozycja rzucona, tylko to było po prostu rzucona informacja. Tak, Scheffel jest moim przeciwnikiem i tyle. I bierzemy, walczymy. A powiedz mi, a czy tobie trochę przeszkadza to, no bo fani nie przyjęli tej walki dobrze. Fani są bardzo gdzieś tam niezadowoleni, twierdzą, że to jest mismatch, no bo Scheffel jednak dostaje numer 1 poza filmem w KSW, tak naprawdę. Gość zaczął od porażki w KSW, ma tam 3 czy 4 porażki z rzędu przed czasem i trochę fanom to nie gra, żeby akurat taki zawodnik był twoim przeciwnikiem. Wiesz co, ja nie czytam komentarzy, nie czytam też wypowiedzi, nie oglądam wypowiedzi fanów, nie dlatego, że nie chcę znać ich wypowiedzi, tylko dlatego, że nie mam na to czasu. Dziękuję Ci bardzo, że mi to o tym powiedziałeś. Nie wiedziałem, że ta walka odbiła się takim negatywnym echem. Dla mnie walka z zawodnikiem, który ma prawie 120 kilo, to nie jest łatwa walka, prawda? To jest waga ciężka. Czasami już toczyłem takie pojedynki, gdzie na karcie byłem lepszym zawodnikiem, gdzie byłem bardziej, może nie bardziej doświadczonym, ale byłem młodszym, lepszym zawodnikiem rozwijającym się i zostawałem gdzieś tam bardzo szybko weryfikowany. Walka w wadze ciężkiej, no to rządzi się swoimi prawami. Pamiętam Scheffela, gdzie walczyliśmy na jednej z gali PFL. Ja wtedy miałem Roniego Marqueza. On dostał takiego dużego, olbrzymiego zapaśnika amerykańskiego. Bardzo ładnie go wyboksował, bardzo ładnie toczył ten pojedynek i myślę, że dojście do finału o $1 000 000, gdzie ten turniej był bardzo mocno obsadzony dla organizacji PFL i toczyć finał z Dante de Leon, to nie był przypadek, wiesz, to naprawdę jest mocny przeciwnik i ja go pamiętam jako mocnego przeciwnika i tak wychodzę z takim nastawieniem, że to jest bardzo mocny przeciwnik i muszę być na każdą ewentualność gotowy.
Fani mogą widzieć jego ostatnie gdzieś tam dwa czerwone kwadraciki na Sherdogu, bo gdzieś tam przegrał z Darko Stosiczem, wcześniej z Ante Delią, w tym finale właśnie wspomnianym wcześniej. Ante Delia, no to jest też czołówka światowej wagi ciężkiej. Darko Stosic, wiemy, że jest bardzo, dysponuje bardzo mocnym ciosem, a walka stoczona ich na gali KSW Epic była na zasadach Pride'u. Także tutaj nie chciałbym go oceniać w kontekście tylko tych dwóch walk. Oceniam go jako całokształt jego kariery, jako całokształt bycie zawodnikiem MMA, a nie z perspektywy ostatnich dwóch walk. A to, że jednak dostajesz już drugi raz walkę wieczoru, to jest jakby dla ciebie ze strony KSW takie podbudowanie twojej osoby i taki trochę jakby honor w twoją stronę według ciebie? Według mnie czuję się bardzo doceniony przez organizację KSW, gdyż po dłuższej przerwie z organizacją powrót w KSW i już pierwsza walka po powrocie do KSW po dłuższym czasie jako walkę wieczoru. Później kolejny pojedynek z Wiktorem Pestą i teraz praktycznie to jest moja trzecia walka po powrocie dla KSW i druga walka wieczoru. Czuję się bardzo doceniony przez organizację, że dają mi mocne nazwiska, mocne wyzwania i dają mi walki wieczoru. Naprawdę bardzo, bardzo się z tego cieszę, bardzo się czuję doceniony i utwierdza mnie to tylko to, że idę właśnie w dobrym kierunku. Przy majowej gali KSW tam swój pojedynek wygrał Arek Wrzosek i on po tym boju wyzwał cię do walki. Jak ty generalnie to właśnie to wyzwanie jakby odbierasz? No i czy pytanie, czy po prostu chciałbyś się z nim zmierzyć, bo wielu fanów chce takiej walki. Bardzo nie chciałbym się jakoś tam wyprzedzać faktów. Wiesz co, no za tam 6,5 tygodnia stoczę walkę ze Szefelem i 100% mojej koncentracji idzie na ten pojedynek. Chciałbym ci odpowiedzieć na to pytanie, tylko proszę, daj mi trochę czasu i odezwijmy się, zgadajmy się po 24 sierpnia i wtedy się wypowiem, bo ciężko mi teraz się wypowiadać o Arku Wrzosku, jak muszę, żeby doszło do tej walki, muszę pokonać Szefela i gdzieś tam jeszcze kilka jakichś tam warunków muszę spełnić, czy Arek musi spełnić, czy ja. To jest na dzień dzisiejszy jest nieistotne. Istotna jest dla mnie walka z Szefelem i na tym się koncentruję. A o Arku porozmawiajmy, proszę cię bardzo, po 24 sierpnia. W porządku, ale tylko jedno pytanie, czy zaskoczyło cię w ogóle to wyzwanie? Bo tak naprawdę no, trzeba powiedzieć, że no, Arek tak naprawdę z poważniejszych zawodników pokonał tylko no, jednego, Iwana Witasowicza i od razu no, rzuca wyzwanie no, poza filem. Można powiedzieć, że najlepszemu zawodnikowi w KSW, no przynajmniej według rankingu oczywiście, nie? Tak, wiesz co, nie świadczy to źle o Arku, świadczy to bardzo dobrze o Arku, nie boi się mocnych wyzwań, wypowiedział się o mnie z szacunkiem, z pokorą, powiedział, że to by były gdzieś tam skok, dwa, trzy schodki do góry, dwa, trzy kroki do góry, a także nie mam mu tego za złe. Powiedział to na gorąco od razu po walce, później gdzieś tam to podobno w wywiadach potwierdził, jego team potwierdził, że Arek jest na tą walkę gotowy. Czy jest, to proszę pytać jego trenerów, bo ja z Arkiem na co dzień nie trenuję, nie wiem, jakie są jego umiejętności MMA i nie jestem w stanie wypowiedzieć się, czy to nie jest za wcześnie na taką walkę ze mną. Ja do Arka nic nie mam, wypowiedział się do mnie z szacunkiem. Arek to jest no, prawdziwy sportowiec z krwi i kości i wie, ile musimy w to włożyć, wydać potu, wydać krwi, włożyć w to zaangażowania, odstawić inne rzeczy na bok, żeby się przygotować do tego pojedynku jak najlepiej, wie, ile nas to kosztuje, dlatego też odnosi się do innych zawodników z szacunkiem, za co go bardzo szanuję. Powiedz mi, czy jesteś mniej więcej, czy twój menadżer z organizacją KSW gdzieś w perspektywie rewanżu z Filem de Frisem? No bo trzeba powiedzieć, że jesteś no, numerem jeden rankingów. No jeżeli teraz wygrasz tą walkę, wygrasz kolejną walkę, może z Arkiem, może z Arkiem Wrzoskiem, no to tak naprawdę no, nie będzie, KSW nie będzie miało moim zdaniem argumentu, żeby ci odmawiać tego rewanżu. Czy taki jest po prostu twój cel?
Jaki jest mój cel? Mój cel jest być najlepszym zawodnikiem wagi ciężkiej w KSW i do tego celu dążę. Po to trenuję, po to gdzieś tam, głównie po to trenuję, po to poświęcam część swojego życia prywatnego, żeby po prostu stać się, zapracować na miano najlepszego zawodnika wagi ciężkiej w KSW. Czy kolejną walką będzie walka z DeFriesem? Nie wiem, nie rozmawialiśmy o tym ani z menadżerem, ani z włodarzami KSW. Ja robię swoją robotę, menadżer niech robi swoją robotę i wtedy mam nadzieję, że dojdzie do tej walki, ale no też nie chciałbym znowu gdzieś tutaj spekulować, czy mi się ta walka należy, czy mi się ta walka nie należy i kiedy zawalczę z DeFriesem, bo pamiętajmy, że to Szefel jest moim kolejnym przeciwnikiem, nie DeFries i nie będę wyprzedzał faktów. No, skupiam się na Szefelu. Jeżeli będę dłuższy okres bez walki, to wtedy proszę do mnie dzwonić, proszę ze mną przeprowadzać wywiady i wtedy możemy rozmawiać. Jeżeli nie znam nazwiska następnego przeciwnika, to wtedy możemy rozmawiać o innych przeciwnikach, a nie teraz, jak już znam, bo DeFries już nie ma dla mnie żadnego teraz znaczenia, teraz jest tylko Matej Szefel. Powoli zmierzając do końca, powiedz mi, czy przygotowania do tej walki będziesz robił tylko w swoim klubie, czy gdzieś planujesz może jakieś obozy sparingować, jakieś wyjazdy gdzieś tam do innych miejsc, czy to w Polsce, czy to za granicą? Bartku, raczej w obóz przygotowawczy spędzę w kraju, na pewno w większości w Rzeszowie na miejscu, ściągając różnych zawodników. Mam wielu, wielu zawodników, to są moi koledzy, przyjaciele, którzy mi chętnie pomogą i tak to wygląda. Gramy wszyscy do jednej bramki, pomagamy sobie nawzajem, naprawdę otaczam się świetnymi ludźmi, świetnymi zawodnikami i świetnych ludzi mam wkoło, pomagamy sobie nawzajem. W zeszłym tygodniu tydzień spędziłem w Warszawie, trenowałem, miałem przyjemność trenować w klubie WCA pod okiem Arbiego czy Anzora. Miałem przyjemność potrenować z moim przyjacielem Łukaszem Brzeskim, poznałem nowych zawodników, nowe osoby. Wyjazd jak najbardziej na tygodniowy na plus dla mnie. Mam nadzieję, że jeszcze gdzieś jakiś tygodniowy obóz, może nie mam nadzieję, tylko zaliczę tygodniowy obóz, może jak nie tygodniowy, to może pięciodniowy, ale gdzieś na pewno będę chciał pojechać z tego względu, że takich zawodników jak Szefel nie mam tutaj w moich okolicach i będę musiał gdzieś wyjechać, poszukać takich podobnego przekroju zawodników, czyli mocnych strikerów, ale nie bokserów, tylko właśnie zawodników MMA, którzy bazują na boksie. Takich będę musiał poszukać i na pewno gdzieś będę chciał wyjechać, ale wiesz co, rozmawiałem z menadżerem, rozmawiałem z moim teamem, wspólnie gdzieś tam obmyślamy ten plan, wspólnie obmyślamy do jakiego klubu uderzyć, żeby po prostu ktoś, kto wyjdzie do mnie już właśnie w okresie sparingów, żeby mógł walczyć w sposób podobny do Szefela. Okej, Szymon, z mojej strony to wszystko. Jeśli chcesz komuś podziękować, kogoś pozdrowić, to jest twoja chwila, twój moment, twój czas. Tak, Bartku, bardzo chciałbym podziękować w pierwszej kolejności to tobie za telefon, za kontakt, za świetne pytania, za świetny wywiad przeprowadzony ze mną. Chciałbym podziękować moim sponsorom, którzy na co dzień mnie wspierają w firmie Marway, w firmie Nowa Sushi, w firmie City Format, MK Med, Phoenix, którzy dbają o moją regenerację, w firmie Nowa Sushi, w firmie Enbaria, w firmie Acusmed. Dzięki nim mam wszystko do treningu, czego potrzebuję. Mam odnowę biologiczną, mam cały sprzęt do treningu, mam sprzęt do regeneracji, także bardzo Wam dziękuję, że jesteście ze mną, że mi pomagacie. Bardzo dziękuję moim sparring partnerom i klubowym kolegom, którzy muszą wylewać siódme poty ze mną na macie i bardzo dziękuję mojej rodzinie za wyrozumiałość w przygotowaniach już do kolejnego pojedynku, bo nie ukrywam, że gdzieś tam ciężko mi jest złapać tutaj w życiu przygotowawczym równowagę i właśnie coś kosztem czegoś muszę poświęcać i często moja rodzina w okresie przygotowawczym cierpi na tym, ale jest bardzo wyrozumiała i za co im bardzo dziękuję.